Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest dziś ze mną pani dr Monika Kaźmierczak z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. I pan Rafał. Panie Rafale, skąd pan się dzisiaj łączy? Dzień dobry. Ja się łączę, akurat teraz obecnie jestem w Niemczech. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest życie z giełkotem. Jak żyje się, doświadczając tego tajemniczego zjawiska, nie do końca jeszcze zbadanego przez naukowców i nie do końca tak też znanego szeroko społecznie. O tym chciałybyśmy właśnie z panią dr Moniką powiedzieć czysto teoretycznie jedynie, natomiast naszych gości poprosimy o podzielenie się doświadczeniem. Czym jest giełkot? To właściwie takie pierwsze pytanie, które się nasuwa. Co to właściwie jest ten giełkot? Takie tajemnicze słowo, które różnie się ludziom kojarzy. Może poproszę Ciebie, Monika. Kiedy myślimy o giełkocie, to myślimy oczywiście o logopedii. W związku z tym będziemy mieć na myśli zaburzenie mowy. Do tej pory tak traktowaliśmy giełkot. I myślę, że to zaburzenie mowy jako kategoria nam się przydaje, choć do tej pory jeszcze bardzo silnie mówimy o tak zwanym zaburzeniu płynności mowy. Choć stopniowo powoli wycofujemy się już z określenia płynność, bo ono jest trochę inaczej definiowane słownikowo, a inaczej się posługujemy. Też pytanie, jak tę płynność do końca mierzyć, badać i do czego ona jest nam potrzebna i czy w ogóle ktokolwiek jest w 100% płynny. Więc jeśli chodzi o kategorie, to zaburzenie mowy czy zaburzenie płynności mowy, ale też bardzo mocno mówimy współcześnie o tym, żeby traktować też giełkot jako inny sposób mówienia, jako pewną różnorodność komunikacyjną, czy neuroróżnorodność, która się będzie objawiała w innym sposobie komunikacji. Ta zmiana myślenia o giełkocie będzie nam dawała efekty też w podejściu do terapii chociażby, czy w podejściu do celów komunikacyjnych osób z giełkotem, które wcale nie muszą być płynne, ale mogą być wystarczająco skuteczne komunikacyjnie. I to jest bardzo istotna zmiana, która już się dzieje i o tym na kilku ostatnich konferencjach było mówione, bardzo, bardzo istotne, żeby ten balans pomiędzy takim porządkiem komunikacyjnym, który znamy, a tym nieporządkiem, który nam się w giełkocie gdzieś przedstawia, żeby znaleźć ten złoty środek i obszar, w którym możemy się spotkać. Z definicji, bo zawsze definicje są ważne, będziemy mieć zatem do czynienia z takim zaburzeniem mowy, w którym charakteryzujemy tempo mówienia albo zbyt szybkie, albo nieregularne, ale co istotne, jak zaczniemy pomiary tego tempa, może się właśnie okazać, że ono nie będzie zbyt szybkie. Przy giełkocie tym strukturalnym na przykład tempo może być w normie, ale konsekwencją albo zbyt szybkiego, albo nieregularnego tempa mogą być różne elementy, to znaczy nagromadzenie tak zwanych zwykłych niepłynności, czyli nadmiar tych niepłynności. To mogą być zaburzenia artykulacji i koartykulacji, czyli będziemy mówić o ścieśnianiu na przykład głosek, sylab, wyrazów, to będzie drugie. No i trzecia oczywiście ta kategoria to jest kwestia dysrytmii, a zatem będziemy mówić o nieprawidłowym wprowadzaniu pauz w mowie, czy akcentów chociażby i ta wypowiedź będzie taka mniej harmonijna. Oczywiście, i to już ostatnie zdanie dotyczące teorii giełkotu, bo to szybko, mówimy o tym języku pierwszym, czyli naturalnym dla człowieka, tym pierwszym, w którym myślimy, śnimy, czy się wychowujemy, ale jeśli jesteśmy sprawni w kolejnym języku, objawy giełkotu również jako sprawnych uczestników komunikacji w kolejnym języku mogą się gdzieś tam zamanifestować. Myślę, że to jest bardzo wyczerpująca odpowiedź na pytanie, czym jest giełkot. Gdyby ktoś miał wątpliwości, może potem sobie jeszcze raz odsłuchać nagranie naszego live'a i rzeczywiście skupić się na tych wszystkich elementach. Jest ich sporo, ale myślę, że mogłybyśmy teraz oddać głos właśnie tym osobom, które doświadczają giełkotu i sprawdzimy, jak to wygląda
z perspektywy właśnie tych osób. I teraz, żebym dobrze trafiła w odpowiednie nagranie i żeby dobrze było słychać, to jest mój dzisiejszy stres i mam nadzieję, że tak się uda. Z mojego punktu widzenia giełkot jest rodzajem dysfunkcji. Tak jak na przykład jąkanie, tak? No, z którym no, trzeba żyć. Bardzo krótko. Rodzaj dysfunkcji, z którym trzeba żyć, tak jak z jąkaniem. Panie Rafale, co pan na to? Jaka jest pana perspektywa? Czym dla pana jest giełkot? Dzień dobry wszystkim. No, na początku tak chciałbym jakby przedstawić giełkot troszeczkę jakby z innej perspektywy. Ja jako też student psychologii trzeciego roku staram się mieć troszeczkę większy wgląd. Dla mnie giełkot to jest pewne wyzwanie komunikacyjne i nie traktuję to jako jakieś zaburzenie, prawda, jakaś dysfunkcja, ale raczej sposób komunikacji nie tylko ze środowiskiem zewnętrznym, ale też z samym sobą. Nie stygmatyzuję tego. Jest to pewien taki link, tak, między tym, co ja chcę powiedzieć, a pewien język, prawda, który w pakiecie dostałem. Tak. Język, do którego trzeba się nauczyć, prawda, tak jak język niemiecki, angielski, francuski. I traktuję to jako wyzwanie takie, gdzie warto jakby też podjąć się tego wyzwania w celu no, lepszej komunikacji. Więc tak bardziej tak, no, mam taki stosunek pozytywny do tego i taki no, nie myślę o sobie jako o sobie chory, tak, bo to może być szkodliwe. Często też prowadziło do takiej jakiejś beznadziei i do takiego przekonania, że nic się nie da zmienić. Ale przecież to nieprawda, bo dużo można zmienić dzięki terapiom, o których pewnie będziemy mówić zaraz. Gdyby miał pan odpowiedzieć na pytanie, co właściwie oznacza ten giełkot? Wiem, że dysponuje pan zasobem co najmniej kilku pięknych metafor na ten temat. Czy zechciałby się pan podzielić z nami choć jedną z nich? Raczej wcześniej porównywałem to między taka analogia do tego, jak osoba, która nie ma giełkotu i widzi swoje myśli w postaci wagonów, prawda? I to myślę, że giełkot to jest ta taka rakieta, która leci, prawda, w kosmos i która chce wystrzelić i która chce, jakby ona chce lecieć tam, tak? To trudno ją zatrzymać, ale jest ten pęd tej rakiety, żeby poleciała w jakimkolwiek ona kierunku chce polecieć, to jakby no, wydaje mi się, że to jest taka znaczy definicja, którą ja czuję, że ta rakieta leci, tak? I teraz pytanie, czy będę chciał ją zatrzymać, a może z nią polecę, tak? A może gdzieś wyląduje na Księżycu. Tak? No, ale to jest taki pęd. No, a nie wiem, o jakich analogiach wcześniej mówiłem. Staram sobie przypomnieć, mam co najmniej parę innych jeszcze. Mam też taką analogię do takiego wiru, który się kręci. Tak teraz przyszła to dla mnie taka myśl, że tak mam takie wyobrażenie, że to jest taki wir, prawda, w wodzie, niektóry widzimy. I on się tak kręci i nie może przestać, tak? To tak, nie wiem. Pamiętam, jak pan jeszcze wspominał o smoothie. A, to może z tym wirem, bo nie mogłem sobie przypomnieć tego, o co chodziło, jaka była ta druga analogia, a to rzeczywiście smoothie. Smoothie to można sobie tak przedstawić to, że te myśli to są, prawda, różne
te komponenty, różne owoce, różne to, co chcemy włożyć, prawda? No i to się wszystko kręci i mieli. Mhm. Tylko jak już smakujemy, to jest jedna całość i trudno znaleźć, prawda, tą jedną wybiórczą myśl. Dlatego tak jakie my smoothie, nie możemy rozpoznać, co jemy. Może to taka trochę zmodyfikowana analogia, ale ale ta, właściwie ta analogia już nie jest do końca tylko prawdą, bo trochę mi się dużo zmieniło przez ostatni rok i jak kiedyś myślałem o tym, że to jest smoothie, prawda, to teraz wręcz przeciwnie. Myślę, że to jest taka miska z owocami teraz, tak, która jest zmieszana z jogurtem, ale jak smakujemy, to rzeczywiście jest, myślę, że jest na to sposób, żeby jednak poczuć tą jedną myśl, tą drugą, tak samo jak czujemy ten owoc, prawda, w tym. Czyli to już nie jest zmiksowane. I mam na to różne sposoby swoje własne, które opracowałem, no i które też opracowałem razem z świetną terapeutką, z panią Aleksandrą Boloń, której bardzo dziękuję za terapię przez ostatnie lata. Ale też myślę sobie tak, że my dla siebie jesteśmy najlepszymi terapeutami i każdy powinien znaleźć sobie ten sposób na jakby uporania się z tym, czy zaakceptowania, bo wydaje mi się, że ta kwestia akceptacji jest bardzo istotna w tym. Tak sobie pomyślałam, że tak samo jak wiele jest sposobów tłumaczenia, czym jest giełkot, jaki jest giełkot, to tak samo jest wiele odmian tego giełkotu prezentowanego przez wiele osób, które mówią na swój prywatny, indywidualny sposób. I to jest giełkot, i to jest giełkot, i to jest giełkot, a więc trudno jest podać jedną definicję, taką 100% szczegółową i obejmującą wszystko. I trudno też potem, żeby ona pasowała do wszystkich, którzy doświadczają giełkotu. Każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją historię. Każdy gdzieś jakimiś swoimi ścieżkami doszedł do tego miejsca, w którym się znajduje. I chciałabym troszeczkę właśnie o tym, jakie mogą być te drogi, które prowadzą do odnalezienia się, do zaprzyjaźnienia się z giełkotem, do zapoznania się z nim, do akceptacji, o której pan wspomniał. Jeśli pozwolicie państwo, to teraz znów będzie fragment wypowiedzi pani Małgorzaty. Mam nadzieję, że też wszystko zadziała. To jest dzisiaj dla mnie naprawdę takie stresujące, że muszę odnaleźć odpowiednią minutę, nie pomylić się i żeby państwo wszystko usłyszeli. Także bardzo proszę o chwilkę cierpliwości ponownie i mam nadzieję, że wybrzmi teraz nieco dłuższy fragment wypowiedzi pani Małgorzaty właśnie o tym, jakie są jej wspomnienia z wcześniejszych lat i jak to jest teraz u niej. Rodzice próbując mi pomóc intuicyjnie, bo nie miało się wtedy zupełnie narzędzi, nikt nie wiedział, co to jest, wysyłali mnie często po jakieś drobiazgi do sklepu. Czyli mimo wszystko próbowali, żebym ja się nie zamknęła, że tak powiem, sobie tylko powiedzmy tą mowę jakby była wykorzystywana w spontaniczny sposób z osobami obcymi, tak? Wydaje mi się, z perspektywy było to bardzo dobre. Bardzo dobre, ale na szczęście też powiedzmy to moje grono najbliższe, czyli najbliższych osób nigdy, że tak powiem, nie było eskalacji tego problemu, tak? Także tego na szczęście, to znaczy tego uniknęłam. Na pewno to jest druga sprawa. Ja, tak jak powiedziałam wcześniej, zdaję sobie sprawę, że mój giełkot nie jest jakiś spektakularnie mocny, tak? Druga sprawa, znaczy kolejna sprawa jest taka, że raz, że poziom giełkotu to jedno, ale też druga sprawa jest taka, jaką ktoś ma osobowość, tak? Czy bardzo zamkniętą, czy bardzo otwartą, przejmującą się, czy nie, czy no, jak to wszystko wygląda. Także to są bardzo istotne elementy,
które mają wpływ na całokształt, tak? Jak człowiek sobie potem radzi, mniej lub bardziej z tym. Jeśli chodzi ze strony szkoły, jeśli w tym okresie takim, powiedzmy, szkolno-nastoletnim, tak? Nie przypominam sobie, żeby w tamtych czasach ktoś powiedział, że za szybko mówię. To, co mi utkwiło w pamięci, jeśli to była przeze mnie odczuwalna ignorancja tego, co mówię, czyli umniejszanie. Czyli generalnie ja zupełnie mogłam interpretacyjnie iść w innym kierunku. Zupełnie by przez myśl mi nie przeszło, że to jest związane no właśnie ze sposobem mówienia, tak, z którym w zasadzie no człowiek się rodzi. Ja nigdy na szczęście, powiem, mam taką, znaczy, wydaje mi się, że mam dość otwartą osobowość, w związku z tym mimo trudności czy takiej urody giełkotowej mówienia, nie miałam nigdy blokady takiej spektakularnej, że bałam się mówić, tak? To jest to, że nigdy w gronie tym takim rodzinnym, wąskim nie dawano mi do zrozumienia i nie eskalowano tego problemu. Czyli wydaje mi się, że te takie drobne zakupy i chodzenie do sklepu małej 5-, 6-, 7-latki były bardzo dobrym doświadczeniem dla mnie, tak? Także ja nigdy i uczyłam się pomalutku, małymi krokami, nie bać się tego, tak? I nikt mi nie mówił, nie bój się, tak? Także to takie, wydaje mi się, że no, to był taki bonus na przyszłość. 20 lat temu próbowałam znaleźć w obszarze logopedii coś, co mogłoby mi pomóc, ale nie znalazłam. W tamtych czasach nie znalazłam, w związku z tym to jakby zarzuciłam, to znaczy zapomniałam o tym. No i minęło kolejne ładnych parę lat i w zasadzie szczerze mówiąc, była taka sytuacja, że szukałam od logopedy do logopedy i zanim trafiłam na konkretne osoby, które mają wiedzę na temat giełkotu, to logopedzi mi odpowiadali, ale ja nie widzę żadnego problemu w tym, jak pani mówi. Do logopedzi, którzy no, mogli się poszczycić już stażem wykonywania tego zawodu. Także jest coś w tym, że po prostu ten temat nie jest nawet na dzień dzisiejszy znany szerokiemu gronu. Naprowadzono mnie, znaczy już fachowcy, którzy znają się konkretnie na tym temacie, konkretnie na temacie giełkotu, naprowadzili mnie na ten temat. Najpierw słuchałam, powiedzmy, dano mi wysłuchać iluś tam nagrań osób, które borykają się z giełkotem i generalnie nie sugerując, ale czy coś widzi pani, czy jest dla pani bliskie to w jakiś sposób. No, szczerze mówiąc, zaświeciła mi się po raz pierwszy wtedy taka lampka. Czy to może być coś może być na rzeczy, no i po prostu od słowa do słowa, no, konkretnie była diagnoza, no i powiedzmy było potwierdzenie, że mam w jakiś sposób. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakiś spektakularny. Ja sobie całkowicie, wydaje mi się, bardzo dobrze z tym radzę. Nie jest dla mnie to, znaczy przyjęłam do wiadomości i na pewno wiedza, którą na dzień dzisiejszy posiadam, ułatwia mi dużo bardziej komunikację. To znaczy wiem, że i odpuszczam, jak mam rozmówcę, który nie jest gotowy na rozmowę ze mną, w związku z tym, albo jeśli to jest rozmowa, którą muszę przeprowadzić z tą osobą, no to ja wiem, że muszę się bardziej starać. Żeby osoba, która szybciej się irytuje, była w stanie, że tak powiem, ten mój sposób mówienia przetworzyć i żeby był, powiedzmy, jakiś dobry efekt tego, tak. A jeśli ja nie mam przestrzeni na to, no to może być z tego, różnie może być, tak. Znaczy, no to jest tak, no i też na pewno nie szarpię włosów z głowy, jeśli się nie uda, tak. Bo każdy z nas ma, znaczy, że mam akurat gorszy moment, tak. Aczkolwiek wiem i mam narzędzia, wiem o co chodzi. No to po prostu i
Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Czasem jest człowiek zmęczony i ja sobie tak to tłumaczę, że każdy z nas ma jakiś rodzaj dysfunkcji. Tutaj doszliśmy do tego momentu, w którym już Małgorzata mówiła o tym, czym jest stanie giełko. Dużo wątków różnych poruszyła pani Małgorzata w tej wypowiedzi. Chciałam zapytać pana, panie Rafale, czy chciałby pan coś powiedzieć o swojej historii życia z giełką? Znaczy, na pewno będzie krócej, tak? Jeżeli chodzi o tą historię. Będzie to spontaniczna wypowiedź. Znaczy, w moim takim odczuciu pani Małgorzata bardzo ładnie się wypowiedziała. Ja tak usłyszał siebie jakiś czas temu, to absolutnie pomyślał sobie, no wszystko jest okej, bo gdzieś tam nagrywając siebie i oglądając siebie już od lat, prawda, nastoletnich, to zawsze jakby miałem wyraźne odczucie, że mówię źle. Tak, to nawet mi brat często powtarzał, rodzina, Rafał zwolni, dlaczego tak szybko, co się dzieje. I ta niewyraźna mowa, jeszcze nawet, nie wiem, no przed terapią, to była tak widoczna, że jakby no nawet nie do końca szukałem jakiejś recepty na to, dlatego że to była też kwestia taka, że coś jest ze mną nie tak, nie wiem co to jest, prawda? I gdzieś tam na jakimś etapie swojego życia to zaakceptowałem i zrezygnowałem. Ktoś mi powiedział, że to jest jąkanie, tak? Jakie dysleksja z jąkaniem. I jakby to się ciągnęło aż do, nie wiem, do tych lat przed pandemią. Żyłem z taką świadomością, że raczej się po pierwsze nie podejmę żadnych studiów humanistycznych, absolutnie nie, a raczej będę unikał konfrontacji z ludźmi. Więc tutaj jakby wracając do tego pytania o swojej drodze, to przyznam, że już wiele lat temu odpuściłem w ogóle szukaniu i nawet nie wiem, jak to się stało, że w ogóle odnalazłem ten temat. Przypadkiem jakoś chyba. Coś czytałem gdzieś, przeczytałem chyba. Bo to jest generalnie temat bardzo niszowy i nie było dużo wątków. Ja nie wiem, jak ja odnalazłem w ogóle was. To był totalny przypadek, totalny spontan, nikt o tym nie powiedział. Wydaje mi się, że przesłuchałem na YouTubie wykład tego Holendra, tak? Jak on to napisał książkę. I kupiłem książkę i nagle i taka była eureka, tak? A wcześniej to raczej to była taka akceptacja, mówiłem jak mówiłem, ale nigdy nie mogłem się pogodzić z tym, jak mówię. To był wieczny kompleks, wieczne takie zdegustowanie, taka świadomość, że ludzie mnie nie rozumieją, że muszę się nasłuchiwać, bo było strasznie, szczególnie w sytuacji stresu, tak, a ten stres był ogromny, dlatego że w tym czasie też chorowałem na inne choroby, na zmianę demilizacyjno-ośrodkowego układu nerwowego i był taki temat właśnie, że to jest taka pochoda stwardnienia roślinnego i robiłem diagnozę w tym kierunku, że to jest uszkodzenie mózgu. Ja i tym bardziej, że ten ośrodek mowy mózgu pokazywał jasno, że tam były też blizny, prawda, zmiany demilizacyjne w tym ośrodku mowy i się konsultowałem z neurologiem, czy to jest możliwe, że ja tak mówię, że w wyniku tych zmian demilizacyjnych jakby wykluczyli, że to nie jest problem, że to raczej nie, bo bym nie mówił tak, aż tak, to byłoby naprawdę widoczne, ale jakby sobie to było 5 lat temu, trzy lata przed diagnozą giełgotu, ale jakby stworzyłem sobie pewien scenariusz w głowie, że to jest dlatego, że całe życie tak mówiłem, że mam po prostu uszkodzony mózg. I z tą świadomością, co sobie żyłem, miało być krótko, tak? Ale jakby wiedza, to co robicie i propagujecie, no jednak jakoś dotarła do mnie przypadkiem po tylu latach, prawda? I dzięki tej wiedzy, to, że odkryłem, że to jest giełgot, postanowiłem studiować, prawda, psychologię. I ja w ogóle polecam wszystkim, żeby ci, co mają problem w ogóle z wypowiadaniem się, żeby szli na studia i uczyli się, prawda? Jakby wychodzili naprzód, bo to otwiera, to daje pewność siebie. I to, co zrealizowałem na studiach,
a to było naprawdę, do dziś jest mega dla mnie wyzwanie, to jest przedstawianie projektów, prawda, mówienie publicznie. Teraz mam egzamin dyplomowy, prawda, ustny przy komisji za 2 miesiące. I to jest dla mnie mega wyzwanie, ale to wyzwanie, te wyzwania dają, dają takie poczucie sprawczości, prawda, w życiu, że jednak da się komunikować, że da się dawać egzaminy, że można, prawda, można, nie. I taka praca, prawda, praca. Jeszcze chciałbym nawiązać do tego tematu, do tematu, czym jest dla mnie giełgot. Dla mnie giełgot to jest uważność. To jest jakby, ja wiem, że jak jestem uważny, to mówię dobrze, ale jak jestem uważny, to też widzę więcej, tak? Widzę ludzi, widzę kwiaty, widzę niebo, widzę człowieka, widzę, prawda, to, gdzie ja jestem. Tak samo jak widzę swoje myśli i muszę je zwolnić, tak samo zwalniam tempo też jakby postrzegania rzeczywistości. Więc to jest, uważam, że to jest wręcz jakby atut i taka, no, że to jest pewien taki nawet talent, można powiedzieć, jeżeli się wykorzysta to dobrze. To jest bardzo ciekawy aspekt. Czy mógłby Pan to troszeczkę rozwinąć? Bo to się bardzo rzadko pojawia. Raczej mówi o tym, co giełkot zabiera, a Pan mówi o tym, co giełkot może dać. Tak. To jest w ogóle inne nastawienie. Jakby inaczej postrzegamy to. Jakby odwrotnie, prawda? Nie co zawiera, czy to jest zaburzenie, czy jak mamy się uczyć. Nie, to co może dać, co możemy wyciągnąć z tego, jakby, co możemy jakby wycisnąć z tego, prawda? Jaki sok, nie? I co jest tym owocem tego giełgotu. To jest w ogóle inna rzeczywistość. To nie jest patrzenie linearne na świat, dlatego że ja mam takie wrażenie, u mnie tak na przykład jest, nie wiem czy u innych, że ja mam takie odczucie, że jak mam ten ciąg tych myśli, to jest prawda, to jest taka rzeczywistość w naszej głowie. Mamy dużo myśli, to się pojawia ten strumień, prawda, myśli, ale w tym samym czasie mam takie odczucie, ja nauczyłem się podłączać do tego strumienia, a jakby to jest ciekawe, ale jeszcze nie znalazłem sposobu, żeby znaleźć odpowiedni język i narzędzia, żeby móc to przedstawić. Być może wkrótce będę mógł napisać na ten temat artykuł, dlatego że no, to jest takie multidimension, prawda? Patrzenie na giełgot. Jakby tą uważność zaczynam implikować w swoim umyśle. Jakby to jest tak, jakbym ja jako osoba wchodzę do tego strumienia myśli i stoję obok tego strumienia, widzę, prawda, że to jest jak rzeka, prawda, i w tej rzece są dużo się dzieje, tak? Są rośliny, są rybki, prawda? Jest taki statek. Ale zamiast poddać temu, prawda, strumieniu albo zgubić się, to ja znajduję żagiel, tak? I płynę razem z tym strumieniem, ale to ja jestem, prawda, żeglarzem. I wtedy, kiedy odważnie podchodzę do tego, nie boję się tego, właśnie to jest ta odwaga, nie? Kiedy mamy tą odwagę patrzenia na to, że ja jestem żeglarzem, ja płynę, to wtedy zamiast uciekać od tych myśli, od tego pędu, ja jestem tym pędem, ale to ja jestem żeglarzem, tak? I jestem w stanie z tego strumienia wyciągnąć informacje, te, które mi są potrzebne. Ale robiąc to w moim umyśle, to jest taka jakby, można powiedzieć, praca nie tylko z afirmacją, ale jakby z wizualizacją, to mi pomaga zauważyć bardzo dużo rzeczy. Jeżeli ja zauważam swoje myśli, ten szybki strumień, ten pęd, jestem w stanie jakby wyciągnąć i zwolnić ten pęd na chwilę, to w ten sposób uczę się też zwalniać czas, który jest linearny, który idzie szybko. Jeżeli zwalniam czas, to wydłużam też jakby dzień,
w ten sposób. Bo wydaje nam się, że poprzez szybkie myśli my mamy taką potrzebę robienia szybko rzeczy. Ja tak mam na przykład. Szybko mówię, szybko robię, prawda, chcę już teraz, tak. I mam takie wrażenie, że ten czas też szybciej idzie. A kiedy ten czas wydłużam i to nie jest tylko zwalnianie, prawda, mowy, bo cały czas mówimy o tej artykulacji, o tych mechanicznych aspektach, prawda? Tutaj jest o wiele jakby taki aspekt trochę taki, no, trochę taki jakby trochę na innych wymiarach to jakby zaczynam jakby robić, jak to powiedzieć, rozszczepiać swoją świadomość, splitet, prawda, na różne częstotliwości patrzenia na ten strumień, który leci. Ten strumień może być szybko, ale może być troszkę wolniej i może być jeszcze wolniej. To jest bardzo skomplikowane, dlatego że ja staram się to jakby przedstawić tak, jak ja to widzę, tak jak mi intuicja podpowiada, jak sobie z tym radzić. Tylko że kiedy zacznę dobrze operować tymi myślami w głowie, jakby nie tylko operować, ale jak właśnie płynąć razem z nimi, to mam takie wrażenie, że ten czas jest wolniejszy. Jak czas jest wolniejszy, to zaczynam być bardziej taki uważny. Tak? Zwalniam tempo, zwalniam myśli i dostrzegam o wiele więcej rzeczy. I mówiąc, że to jest talent, to mam na myśli, że to mi potrafi się zatrzymać, prawda? Są te zatrzymania, kiedy mówimy, jest ten stop, te zacięcia, prawda? A co to jest to zacięcie, nie? A może zacięcie to jest ta uważność, to jest ten stop, kiedy jest ok, ja jestem. Może to jakby, ja nie wiem, troszkę może zakręciłem z tym wszystkim, ale to nie jest takie łatwe do przedstawienia to w sposób, jak powiedzieć, ludzki trochę, tak? Z pewnością nie jest to proste, żeby wyjaśnić, ale na pewno czuć kreatywność ogromną, na którą ze sobą niesie giełkot, chociażby szukaniu tych metafor, znajdowaniu różnych sposobów wyrażania myśli. Myślę, że ten pęd i to, o czym Pan mówił, to też daje napęd do działania. Na przykład, że coś mi przyszło do głowy. Ja mówię tak jakby ze swojej perspektywy, bo ten pęd dodaje mi to doświadczenie w życiu, że doświadczam bardzo wielu rzeczy w bardzo szybkim tempie. I to jest niesamowite, tak? Dużo podróżuję, tak? I ostatnio wróciłem z Kostaryki, potem do Londynu wróciłem, potem na studia do Łodzi, teraz jestem w Niemczech. I wydaje mi się, że bardzo dobrze się odnajduję w tym takim bardzo szybkim podejmowaniu decyzji. To też odprawię, prawda, dzień wcześniej. Tutaj to nie polecam tego nikomu, bo to jest generalnie wielki stres, ale ja jakby się nauczyłem funkcjonować w tym stresie i podejmować te decyzje szybko, ale doświadczać życia szybko, ale świadomie już, tak? Bo wcześniej to było nieświadome. Teraz sobie przyspieszam, ale w ten sposób jestem w stanie doświadczać różnych emocji bardzo szybko, nie? Ważna jest ta wdzięczność, nie? Kiedy wdzięczność idzie za tym doświadczaniem, to zaczynamy patrzeć na życie, że jesteśmy w stanie żyć tak samo jak inni, ale jakby więcej doświadczać, tak? Różnych rzeczy. Dlatego, że chcemy szybko robić rzeczy, bo szybko myśleć, szybko robić to. To możemy to przełożyć też właśnie na nasze doświadczenia, na tą kreatywność. Zrobimy to, zrobimy tamto. Kiedyś patrzyłem to jako na stres, tak, że muszę szybko gdzieś jechać, muszę, nie wiem, w ostatniej chwili coś robić. Teraz patrzę to jako na atut. Mhm. Pomyślałam o tym, że cechy mógłby bardzo cenić pracodawca, jak kreatywność, jak szybkie podejmowanie decyzji. Mhm. Czy sądzi Pan, że osoby z giełkotem nie powinny wykonywać jakichś zawodów, czy mają tutaj jakiekolwiek ograniczenia w tej kwestii? Czy mają ograniczenia, tak? Tak, no bo my
słyszymy, że raczej giełkot ma tutaj atuty, a czy są ograniczenia? Czy w Pana przekonaniu są zawody, w których osoby z giełkotem by się kompletnie nie sprawdziły? Takie osoby, które nie mają jeszcze świadomości, co właściwie z ich mówieniem jest nie tak. Wiedzą, że coś jest nie tak, ale jakby jeszcze nie trafiły na tę ścieżkę, nie dowiedziały się, czym jest giełkot. Nie mają tych narzędzi radzenia sobie z właśnie chociażby z tym pędem, natłokiem myśli. To znaczy ja w ogóle teraz, tak jak wcześniej myślałem, że to może być jakaś przeszkoda, teraz jakby wręcz przeciwnie. Znaczy, ja mi się wydaje, że to wszystko powinno jakby wyjść od takiego myślenia, że giełkot nie powinien być traktowany jako stygmat. Że właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, że to jest takie no, to jest wyzwanie dla nas komunikacyjne i które można rozwiązać. Myślenie o sobie jako nie wiem, osobie chorej, prawda, może być bardzo szkodliwe. To nie jest choroba, ale ja tak myślałem, prawda, bardzo długo. I przede wszystkim musimy zmienić to przekonanie o sobie, od tego zacząć, nie? Że to jest taki sygnał tak, do naszego ciała, że coś wymaga uwagi. I wtedy jakby, kiedy... A to jest bardzo dobre, bo to daje nam motywację, prawda, motywację do wyzwania, że fajnie, prawda, jest usiąść na laurach, mieć wszystko gotowe, no ale czy to prowadzi do wzrostu? No nie. Te impulsy do wzrostu są nam potrzebne. I jako osoba mająca giełkot i studiująca psychologię, to uważam, że jakby ja sobie nie wyobrażałem kiedyś, że mógłbym studiować psychologię. Tak, żeby mógłbym pracować z ludźmi mówiąc. Ważne jest, aby zrozumieć, że giełkot to jest wyzwanie, a nie wyrok. Tak, skupmy się na metodach właśnie w przezwyciężaniu giełkotu. A może nie przezwyciężaniu, a wręcz przeciwnie, wspieranie swojego giełkotu po to, żeby wykorzystać to w takich, no, wykorzystać nasze talenty. No ważne też jest środowisko, tak? Środowisko jest też kluczowe, tak? Wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół, te terapeutów na samym początku. I w momencie, kiedy chcemy podjąć jakieś wyzwanie, pójść na interwiu, pójść do pracy, to warto tak, mieć ludzi, do których mamy zaufanie. Więc myślę, że chodzi o nastawienie, tak, i też wsparcie dla samego siebie, jakby też takie pokochanie też samego siebie, tak, bo to też jest bardzo ważne, taka akceptacja. Kiedy zaczynamy patrzeć na siebie z miłością, to jesteśmy w stanie też nie patrzeć na giełkot jako jakieś zaburzenie czy bariera do tego, żebyśmy mogli, nie wiem, wykonywać pracę, która wymaga mówienia. Absolutnie nie. Myślę, że możemy wykonywać każdą pracę i to jest jakby... To nie ma żadnych przeszkód. Tak, zerkam. Już nie będę odtwarzała nagrania, ale widzę, że pani Małgorzata tutaj w jednej z wypowiedzi powiedziała coś bardzo podobnego, co pan powiedział, że warto jest szukać w młodych ludziach mocnych stron, pokazywać im, w czym są dobrzy, choć pokazywać im również to, że mogą coś zrobić w komunikacji, mogą tę komunikację uczynić bardziej skuteczną, ale żeby nie zamykać wszystkich dróg, żeby nie stwierdzać, że skoro już jest giełkot, no to już ten człowiek nie ma kompletnie nic, żadnych innych jakby mocnych stron. Chciałabym teraz może powiedzieć kilka słów o tym, co możemy zrobić, żeby ta komunikacja była bardziej skuteczna i żeby te talenty mogły się ujawnić. Co możemy zrobić w terapii, nie traktując terapii jako leku, jako leczenia, bo nie mamy tabletek, syropów, które możemy przyjąć, ale możemy coś zrobić w kwestii chociażby takiego treningu w komunikacji. Na czym on polega i czym się właściwie logopedzi zajmują? Moniko, czy byłabyś skłonna powiedzieć kilka zdań na ten temat, w jaki sposób możemy być pomocni?
Tak, pan Rafał już w ogóle dużo powiedział, co my robimy. W związku z tym ja to chyba tylko powtórzę, bo faktycznie ta ścieżka zaczyna się od świadomości i samoświadomości takiej komunikacyjnej, ale też życiowej, bo bez tego nie ma w ogóle pierwszego kroku w terapii giełkotu, bo trzeba jakby zidentyfikować tu i teraz, gdzie jesteśmy i co byśmy chcieli. Czyli ta przestrzeń pomiędzy celem a obecnym stanem jest właśnie tą przestrzenią terapeutyczną. I to, co absolutnie wybrzmiało u Państwa i to, co powiedziałaś, Olu, ty, każdy ma tę przestrzeń swoją, każdy ma inne cele, każdy będzie chciał w tej skuteczności komunikacji czy w jakości komunikacji trochę inaczej się poprowadzić, czy dać się poprowadzić, czy dać sobie pokazać na przykład, w którą stronę iść. Więc świadomość i samoświadomość na początek na pewno są bardzo istotne. Później, i to Państwo też bardzo tutaj mocno podkreślili, to jest ten etap monitorowania siebie, ale też takiego uważnego odsłuchiwania siebie w trakcie mówienia, dawania sobie tej przestrzeni albo, i to pani Małgosia o tym powiedziała, trochę zwracania uwagi, ile tej przestrzeni w komunikacji dostajemy od innych. No bo jak nie mam przestrzeni od współsłuchaczy czy w komunikacji, no to ja jej nie wykorzystam. Ale jeśli znajdę przestrzeń, to ja będę w stanie tę przestrzeń sobie zagospodarować. To pan bardzo pięknie powiedział o tych różnych prędkościach myśli, bo one się trochę też dostosowują do tego, jak my w środowisku funkcjonujemy, prawda? Jak dookoła środowisko działa z pędem i napędem i bardzo szybko, to my będziemy gnać za tym środowiskiem. A jeśli otoczenie da nam przestrzeń, da nam chwilę na zastanowienie, czy właśnie na wolniejszy przepływ tych naszych myśli i na swobodniejszą wypowiedź, a zatem nie będziemy sobie przerywać, będziemy mogli dokończyć wypowiedź, no to faktycznie będziemy mogli usłyszeć siebie, wysłuchać siebie, a czasami może skorygować, no bo każdy się koryguje w pewnym momencie, a czasami może podsumować na przykład, prawda? Czyli wypowiedzieć, dojść do sedna, a jak nie będę w stanie, to może coś powtórzyć. I na końcu, jako ten ostatni etap, będzie jednak modyfikacja, czyli to, co tutaj już padło. Od świadomości do modyfikacji może być wcale nie taka krótka droga, bo to zależy od bardzo wielu czynników, ale ten etap modyfikacji swojego mówienia, komunikacji czy udziału w interakcji komunikacyjnej, to jest już taki etap końcowy, dzięki któremu możemy powiedzieć, ja już sobie radzę. To jest ten moment, kiedy jak logopeda pyta, to co ja jeszcze mógłbym zrobić, albo mogłabym zrobić. A klient tak na nas patrzy i mówi, to już robiliśmy, to już robiliśmy, to już robiliśmy, to ja spróbuję teraz to wykorzystać. Jak będę potrzebował czy potrzebowała, to ja się zgłoszę jeszcze, ale jak nie będę, to już w zasadzie wszystko. I my zostajemy trochę z taką niepewnością, bo nie wiemy, czy tak ktoś do nas wróci, czy nie, ale bardzo się cieszymy, kiedy sobie radzi i to my czasami tam gdzieś szukamy kontaktu z pytaniem, no i jak tam? Czy nawet nie czy, tylko jak pan, czy jak pani sobie radzi? I to jest fantastyczne, ale jest jeszcze jedno uwarunkowanie, bo my mówimy tutaj, pan Rafał pięknie to powiedział, co możemy w sobie znaleźć, co jest takim walorem. Ale musimy jeszcze pamiętać, i to jest dla tych osób, które gdzieś są na początku drogi, czy jeszcze nie odnalazły motywacji w sobie, że ogrom uwarunkowań zależy od środowiska. Czyli jeśli ja mam przestrzeń troszkę może mniej komfortową, to ta ścieżka może być inna. I to, co pani Małgosia powiedziała, to rodzice mnie tam wypychali do tego sklepu, prawda? To idź dziecko tam kup, nie wiem, bułkę, masło czy cokolwiek innego. Super, tylko niektórzy mają taką świadomość, a to jak sobie nie radzi, to ja pójdę kupić tę bułkę. To nie będę może stawiać jej w takiej sytuacji niekomfortowej. To jest próba pomocy, która paradoksalnie, jak powiedziała pani Małgosia, wcale nie pomaga. Dlatego, że my nie mamy treningu komunikacyjnego.
I ten trening komunikacyjny codzienny w bezpiecznej przestrzeni, komfortowej, z życzliwymi osobami, a później, żeby mieć takiego partnera, który wejdzie z nami w komunikację może w środowisku mniej znanym, to jest fantastyczny trening i później z efektami na przyszłość. Tak, ja w ogóle to chciałabym dodać do tego, że tak ostatnio tak wszedłem w związek, w relacje i muszę przyznać, że to mi bardzo pomogło, tak? Kiedy jest druga osoba, kiedy jest moja dziewczyna, prawda? I daje mi takie poczucie, prawda, bezpieczeństwa i takiego spokoju, tak? To może być przyjaciel, to może być rodzina, ktoś, kto powie, okej, okay, dobrze mówisz, okej, okay, ja rozumiem ciebie, tak? Takie proste słowa, które też jakby pomagają nam. Pan mówi pięknie o akceptacji, prawda? Okej, okay, to mów jak chcesz, tam mnie to mniej interesuje, bo jesteśmy w zaciszu tym bezpiecznym, domowym na przykład. To jak będzie trzeba, to się monitoruj, to bądź bardziej uważny względem tego, co mówisz, ale tu nie musisz, ty się możesz czuć swobodnie i to jest fantastyczny komunikat. Tak. Jeszcze wracając do tej przestrzeni, bo tu mówimy o tej przestrzeni zewnętrznej, chodzi o to środowisko, a ja czasem tak sobie zastanawiam się, żeby stworzyć to środowisko właśnie wewnątrz, nawet kiedy z zewnątrz widzimy, nie wiem, ja tak mam, jak widzę, ktoś mówi bardzo szybko, to ja też przyspieszam, tak, jakby się nakręcam i zastanawiałam się, co można z tym zrobić, tak. Jeżeli widzę drugą osobę, niekoniecznie z giełgotem, ale po prostu szybko mówię, tak, albo szybko się śpieszę, albo ma ADHD. Mnie to bardzo osobiście męczyło, czasem nawet dalej męczy i zastanawiałam się, co mogę zrobić, żeby zwolnić. To są różne techniki, prawda? Można skupić uważność na oddechu, policzyć oddechy 4-4-4, 4 wdech, 4 wydech, 4 pauza. Można pukiwać palcami, można się uszczypnąć. Ale myślę, że kiedy jest to tempo szybkie na zewnątrz, to staram się zwizualizować, jakby przenieść się do tego środowiska, gdzie czułem się bezpiecznie, gdzie czułem się akceptowany, jakby wyobrazić sobie, tak, zrobić, wydobyć jakby to doświadczenie, a co za tym idzie, to uczucia, te, które były w przeszłości, bo wiemy, że uczucia, prawda, tworzą też pewną myśl. Więc w momencie, kiedy czuję się podenerwowany, jakby wracam myślami do przeszłości, w momencie, kiedy mówiłem wolno, i przypominam sobie, tak, to jest możliwe, nawet jeżeli te warunki są niesprzyjające, to przypominam sobie, prawda, to środowisko bezpieczne. I wtedy zmieniam swoje emocje na bardziej pozytywne, że to było możliwe, tak, teraz straciłem kontrolę i nie jestem w stanie złapać jakby oddechu, bo jest bardzo szybko, bo środowisko mi nie pomaga. Ale to, co możemy zrobić, to możemy zamknąć oczy, wziąć głęboki wdech, przypomnieć sobie ten czas, kiedy było bezpiecznie, kiedy byliśmy z bliskimi, kiedy czuliśmy się dobrze i poprzez emocje zacząć trochę tak właśnie zwalniać to tempo. Dziękujemy za podzielenie się. Myślę, że to jest zawsze dobrze posłuchać, jak inni sobie radzą, jak inni próbują z tym pędem żyć i funkcjonować i bardzo, bardzo jestem wdzięczna za w ogóle za obecność, za podzielenie się. Właściwie my z Moniką możemy tylko pokiwać głową. Dziękujemy. Zarówno pani Małgorzacie, która nie była z nami obecna dziś, ale wcześniej nagrała dla nas słowa, których jest dużo więcej, ale po prostu już czasowo nam się dziś nie zmieszczą, nie odtworzę ich wszystkich. Być może zgodzi się pani Małgorzata, to wykorzystamy je przy jakiejś innej okazji. A dzisiaj powoli nasze spotkanie dobiega końca. Dziękujemy bardzo wszystkim za obecność i mamy nadzieję, że ta wiedza o giełkocie będzie się szerzyła, tym bardziej, że niedługo Międzynarodowy Dzień Świadomości Giełkotu, 18 maja, chcielibyśmy wszyscy, żeby o giełkocie było głośno, żeby było wiele wydarzeń, które o nim mówią, ale mówią tak właśnie, jak mam nadzieję dziś wybrzmiało, z akceptacją,
z zaciekawieniem, z otwartością, żeby po prostu w komunikacji było różnorodnie, ciekawie i żebyśmy patrzyli też jak na możliwości, jak na to, co się nam daje, jak na zjawisko, które coś ze sobą przynosi, nie tylko zabiera. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę i życzę wszystkim dobrego dnia. Dziękujemy bardzo i dziękujemy Pani Aleksandro za kolejne cudowne spotkanie i oby tych spotkań było jeszcze więcej, bo w tak gościnnych progach chciałam powiedzieć, ale każdy u siebie, co prawda, natomiast zawsze te tematy są niezwykle istotne. Także Olu, bardzo Ci dziękuję za to, że świadomość giełkotu nie tylko przy 18 maja tutaj nam wzrasta i że robisz ogrom naprawdę tutaj bardzo dobrej pracy, żeby ten giełkot szedł w świat. Dziękuję. Dziękuję. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Dziękujemy.